Cud modlitwy różańcowej trwa. Ona jest obecna w naszym domu, w rodzinie, jest obecna w moim sercu. Wielu doświadcza cudu powrotu do Boga przez ten zwyczajny, codziennie przesuwany w ręku różaniec. Jest on swoistym znakiem nadziei, że Boża pomoc dotknie mojego życia. Maryja uczy nas w tej modlitwie zapatrzenia w Jezusa. Uczy nas oddania Jemu codziennych trudów, wysiłków. Przypomnijmy sobie jej rozważanie spraw Bożych w swoim wnętrzu. Jak ona żyje tym, co Boże. Nie skupia się na sobie, ale ma oczy otwarte, by oddanie Bogu w niej zwyciężało, by Pan był uwielbiony przez jej życie. Dojrzale przeżywa swoje powołanie. Ojciec Święty Franciszek w Lizbonie, przemawiając do osób konsekrowanych, przypomniał nam wszystkim. Jesteśmy powołani do tego, żeby ponownie zarzucić sieci i ogarnąć świat nadzieją Ewangelii. Nie jest to czas, by się zatrzymać i zrezygnować, zacumować łódź na brzegu lub spojrzeć wstecz. Nie możemy uciekać od tego czasu, bo nas przeraża i schronić się w formach i stylach z przeszłości. Nie, to jest czas łaski, który daje nam Pan, abyśmy wypłynęli na morze ewangelizacji i misji. Pomyślmy, że nasz udział we wspólnocie różańcowej, codzienny dziesiątek różańca, to jest nasza misja, to nasza odpowiedź na Słowo Boga, to okazja doświadczenia o młodości ducha, gdzie jest miejsce dla potrzebujących wsparcia i radości wiary. Pani Jasnogórska, ucz nas wszystkich chętnego służenia drugiemu człowiekowi. Wspieraj nas na drodze radości wiary i powołania. Królowo Różańca Świętego, pomagaj nam trwać na modlitwie, nie zniechęcać się, kiedy przychodzi znużenie, zmęczenie. Módlmy się za słabnących w gorliwości na drodze swojego powołania, na drodze wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.